przylega do Frankfurtu, ale nie chce się do niego przyłączyć i bardzo słusznie, ponieważ duże miasta wchłaniają te małe, a ta miejscowość Bad Vilbel to jest miejscowość, powiedzmy, uzdrowiskowa, to jest mnóstwo lekarzy, mnóstwo praktyk, tu są uzdrowiska i tu ludzie przyjeżdżają odpoczywać. Możecie zobaczyć akurat po prawej stronie takie dwa fajne domki, jeden z czerwonym dachem i zaraz za nim jest taki domek biały i u góry ma brązowe takie pasy. To jest tak zwany Weghouse, już Wam wielokrotnie mówiłam, to są zabytkowe domy i te części właśnie ciemne są zrobione z drewna i między nimi jest wypełnione jakimś budulcem. I to są zabytkowe domy i to są dosyć drogie domy i trzeba o nie dbać. Trzeba je w taki dom odnawiać, tego nie wolno zniszczyć, nie wolno przebudować, to musi zostać w takim oryginalnym właśnie wyglądzie. Taka ciekawostka. A ja pojadę z Wami zaraz przez taką główną, reprezentacyjną ulicę Bad Vilbel, bo ta jest taka bardziej nowsza i szeroka, jak widzicie. I zaraz wjedziemy do centrum, bo mam właśnie okazję. Dzisiaj nie muszę się tak śpieszyć do domu, bo też nie pracuję i przejedziemy po prostu, będę wracała 10 minut dłużej, ale pokażę Wam Bad Vilbel, bo nie wiem, kiedy będę miała okazję to zrobić. Po lewej stronie, tak pośrodku właśnie, pośrodku po lewej stronie za chwilę zobaczycie znak, napis Bad Vilbel, mam nadzieję. O, mnie bardzo się udało i pojedziemy prosto i tu zaczyna się taka główna, bardzo stara, można powiedzieć, zabytkowa ulica. Nie dałam sygnału, pan się zdenerwował. Rozkręcam. Nie szkodzi. Tu jest mnóstwo aptek. Tu jest dużo znanych, sławnych lekarzy. Jeśli tak można powiedzieć. Będę jechała teraz bardzo wolno. Tu jest ruch tylko jednostronny. Jest apteka na aptece. Jest Rossmann. Ja tutaj bardzo często przyjeżdżam na zakupy do Müllera, do którego już zabieram Was 3 razy i nigdy nie trafiam, bo ląduję w innym sklepie. Teraz zobaczycie, po lewej stronie ja przesunę. Na tym domu jest taki słoń, widzicie? Po lewej stronie. Piękny. Bardzo mi się to podoba. Zostawię znowu kamerę do przodu. Tu jest dużo fajnych sklepów z obuwiem na przykład, z ubraniem. Bardzo eleganckie są te sklepy, bo jak mówiłam, tutaj przyjeżdża dużo kuracjuszy. I te sklepy są właśnie na takich eleganckich ludzi nastawione, bogatych i eleganckich. Po prawej będzie za chwilę znowu taki Werkhaus. Zobaczcie, o teraz, tu mieszka moja koleżanka niedaleko. Piękny ten dom, z którą razem chodziłam na kurs pielęgnacji stopy i tak się poznałyśmy tam. Zorientowałam się po jej akcencie, bo miała dziwny akcent niemieckiego i tak od słowa do słowa, kiedy potem przedstawiałyśmy się wszystkie na zajęciach i wyszło, że jest z Polski. Tak się zaprzyjaźniłyśmy i to nasza przyjaźń już trwa prawie 5 lat. Tu wiecie, takie piękne, odnowione domy. Fajnie tu jest, ale jest bardzo drogo. Jest bardzo drogo. Na pewno, obiecuję Wam, zabiorę Was do Müllera. Zabiorę Was, ale nie wiem, czy będę mogła tam nagrywać, ale na pewno zrobię tam zakupy. Ale nie teraz, kochani, nie teraz. O, znowu, po prawej był taki fajny Werkhaus, odnowiony w innym kolorze, bardzo ładnie to wyglądało. To są budowy, ludzie przebudowywują cały czas. Widzimy tutaj Pana. Bardzo miło, że Pan zamknął te drzwi, bardzo miło z Pana strony. I na wprost za chwilę nadjedziemy, jest stary ratusz. Tutaj też do Bad Vilbel przychodzę z dziećmi, tu mam lekarza dziecięcego. Tu wcześniej przyjmowała polska pani doktor, bo ja na początku nie mówiłam dobrze po niemiecku, więc było mi trudno się porozumieć. I tutaj patrzcie, po prawej jest taki piękny dom, to jest bank. I na wprost jest cudowny ratusz, zobaczcie, cudowna po prostu budowla. Zauważcie, że wszystko jest takimi kocimi łubami, tak to się mówiło u mnie. Wyłożone. Tutaj jest taka piękna studnia i za chwilę będziemy przejeżdżać przez rzekę. Ja to muszę zjechać na bok, bo tu jest dwustronny ruch. Teraz przejdziemy przez most i tu jest piękna rzymska albo grecka mozaika, także przejedziemy tu, jak będzie ciepło, bo jak jest zimno, to tu nie ma co szukać i będziemy się przeziębiać, ale jak będzie ciepło, to przejedziemy specjalnie tylko na wycieczkę do Bad Vilbel. Dzisiaj zobaczycie, jak wyglądają domki, jak wyglądają miejsca różne. Bad
Hatfield jest dosyć sporym miasteczkiem. Bardzo ładnym miasteczkiem. I każde takie miasteczko, jak wyjeżdża się z centrum dalej, bo tu piękny Werkhaus po lewej, jak wyjeżdża się dalej, to ono jest rozbudowane i ma tak zwane Gewerbegebiet, czyli są takie miejsca, gdzie właśnie przeróżne sklepy, firmy są umiejscowione. I każda taka miejscowość ma taki gebiet, takie terytorium, takie miejsce. Przed nami jedzie nauka jazdy, jak widzicie. Może nie widzicie, bo tutaj nauka jazdy jest całkiem inaczej oznaczona niż w Polsce. Nie ma tych kokutów na dachach. Gdybyśmy pojechali nad tym samochodem nauki jazdy, to dojechalibyśmy właśnie do tych sklepów, które ja odwiedzam. Ale mówiłam o tych właśnie takich jakby centrach handlowych. To się nie nazywa centrum handlowe. To jest po prostu takie miejsce, gdzie na przykład jest mechanik. I mechanik, jest myjnia. Firmy mają na przykład swoje siedziby. To są bardzo takie tanie miejsca. Właściwie wszystko to można robić. Są umieszczone właśnie takie supermarkety jak Aldi, Lidl, Rewe. Zawsze oni się umieszczają, usadawiają w takich miejscach, żeby ludziom łatwo było zrobić zakupy. To jest bardzo praktyczne, bardzo pożyteczne. I teraz powoli będziemy wyjeżdżać z Bad Vilbel. Ciągle jeszcze jesteśmy. I teraz jest taka dzielnica Bad Vilbel, nazywa się Massenheim. Ja byłam z Wami tutaj w takim sklepie, pokazywałam Wam Moisel. Wtedy powiedziałam, że to jest sklep meblowy, nie, to jest sklep z wyposażeniem, raczej budowlany. I tam parę urywek Wam w tym filmie jeszcze przed sylwestrowym. Jak widzicie, to jest takie właśnie taka dzielnica robocza. Są domki, jest dużo w takich Gewerbegebiet sklepów z samochodami. Przeróżni są mechanicy, specjaliści, firmy, nie firmy. Życie się toczy, ludzie pracują, zarabiają, starają się i to jest fajne. Myślę, że na dzisiaj wystarczy tej pogadanki na temat Bad Vilbel i życia tutaj. Żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi, bądźcie uprzejmi, dbajcie o